Witam wszystkich bardzo gorąco, moi drodzy, to jest niesamowita sprawa. Zakupiłem grę za 9,99. Ostatnio lubię sobie chodzić po sklepach i patrzeć, co tam w tych koszach jest. I okazuje się, że gra 9,99 niestety nie ma w języku polskim. To jest gra w skrócie SAR, czyli Search and Rescue, symulator strażnika leśnego. Rozpoczynamy naszą przygodę. Myk, Bonkol, na jakim gramy? Na easy? Na hardzie? No nie wiem. Go hard! Myślę, że tu musi być ciężko. Bonkol, create. I ja, kurde, ładuję to. Jezu, the legend of the master ranger. Ranger, o Jezu, first things, operorientacja. Dobra, zaczynamy misję. Co? A, to w grze. Myślałem, że mi gaz gdzieś, kurde, w kuchence uchodzi. No dzieje się, jest grubo. To jest, słuchajcie, mój domek. Ale co to w ogóle? Co to szumi? Ha! Co jest? Co pipczy? Co tu? A to! O Jezu, dobra, znaleźliśmy. To będzie najlepsza gra chyba wszechczasów. Co? Czemu tak za... Pak. No nie mam nic. Na tabie nic się nie dzieje. Co? Rescue, o kurde, jak w PUBG mapa nie wyrabia, procesor jest za słaby, tak mi się wydaje. No i co, i teraz co się dzieje? No nie mogę tak grać, halo, abort mission. Gdzie są opcje tej gry? To jest grane. Co to, w dziki tu są w lesie? Czy ja kogoś widzę? No widzę. To jest guziec, czy to jest dzik? No i co? No i ścięło się. No nie mogę, no patrzcie, no nie da się grać w tą grę. Co jest, kurwa, nie tak? Kurde, może na... Ty, ustawię to na... Fastest. Czekajcie. Ja, ej, w ogóle, dobra, dawać. Ja chcę to zobaczyć. O! Jaka piękna gra! Coś niesamowitego! Teraz to ona działa. Teraz to tak. To są ustawienia pod mój komputer teraz. W końcu mogę zagrać na najniższych. Dobra, zacznijmy od tego. Gdzie ja jestem? Rescue Base. I tam jest jakiś punkt. Dobra, biegniemy do tego punktu. I tu są dzikie kreatury. I te drzewa, które się tak pojawiają. I ta trawa, której nie ma. I teraz to ja gram. Dobra, patrzcie. Coś się tu wydarzyło. Tu się coś złego wydarzyło. Co to jest? Tarcza Kapitana Ameryki. Kapitan Ameryka, moi drodzy. O kurde. Latający dysk znalazłem. Grupa ludzi w National Parku zaginęła. I ja jakimś cudem dostaję tutaj informację, gdzie oni mogą być. Słuchajcie, to muszą być mega śmieszni ludzie. Mieli pierw dysk, teraz mają bumerang. Tutaj gdzieś musi być jakiś kolejny poszlaka, książka. No i w tym czasie można poopowiadać sobie historię, nie? Że na przykład kiedyś to byłem w lesie z dziadkiem i w ogóle Niemcy nas zaatakowali. Potem z jednej strony Niemcy, z drugiej w ogóle dzikie nutrie. A z jeszcze innej flanki atakował na nas dzik. A to była locha w ogóle, bo ona była wściekła, bo jej małe się urodziły i ona ich broniła i myśmy na to drzewo tak wskakiwali i ci Niemcy potem, oni w sumie tylko byli w zasięgu lochy i w sumie tak się zdarzyło, że to one zagryzły Niemców i myśmy wtedy zeskoczyli, wzięli broń od Niemców i zastrzeliliśmy te dziki i żeśmy wrócili do domu. O! Puszeczka! Premium Light! Przemierzaj ogromny teren Parku Narodowego. Wykonaj 47 różnorodnych misji. Wbudowany edytor misji. Znajduj ślady i wskazówki, by dotrzeć do celu. Posługuj się sprzętem ratowniczym, kompasem i GPS-em. I to jest mam czytać dalej? To jest dopiero początek. Zaraz wam przeczytam. Zakładaj terenowe buty, łap za kompas. To jest to, moi kochani. Patrzcie! Krokodyl! Proszę bardzo, krokodyl nadmuchany. Podobno blisko jest gdzieś kamp już. O kurde, będziesz musiał wykazać się umiejętnościami przetrwania i tropienia, by odnaleźć zaginione przedmioty, zwierzęta i nieostrożnych turystów, którzy zabłądzili w niebezpiecznych
rejonach Parku Narodowego. Podążaj leśnymi szlakami, głębokimi wąwozami i pokonuj bystre rzeki. Mamy tam kamp na dole. O, wykonałem misję. Piaski? O kurde. Ruchome piaski, czekajcie, ja muszę tam wejść. Ty, faktycznie. Moi drodzy, to jest nowoczesna technologia. No. O kurde, rower. Słuchajcie, misja. Co to jest? Powiedzcie, że ja na rowerze będę jechał. Proszę, powiedzcie to. Powiedzcie, że ja będę na rowerze jechał. Mogę... O! Tu, ja myślałem, że to żart jest. Patrzcie, gdzie ja mam jechać. Ja jadę... Ja... Co? To jest... Ja... Jaki to jest rower w ogóle? Nie skakać. Patrzcie, zrobimy skok. Czy ja mogę się dowiedzieć, jak zejść z tego rowera? Coś włączyłem. Bike na by. A, na by jak bike. O nie! Złapali mnie! O, wpadłem! Co to za głupek to zrobił? Halo pomocy! Wzywam was! Co? Jak? Czemu heliko... Ale... Helikopter! Oja... Zabrał mnie. No i co? Gdzie ta rzeka się zaczyna? Czy ja jadę właśnie na rowerze po górach? Czy ja wskakuję na rowerze, o. Czy to w ogóle jakieś dźwięki są? Czy jakiś strumyk tutaj płynie? Ranger, you are not conditioned to continue. This mission is over. Że co? Ta gra jest zbyt zła, żeby w ogóle z niej cokolwiek nagrać. Ona nawet nie jest śmieszna. Rozumiecie, w czym jest problem? Że jak gra jest słaba, że na przykład no nie interesuje nas niczym, no ona nie wyróżnia się niczym, no kurde, w ogóle nic się nie dzieje w tej grze, to jeszcze powinna być na swój sposób taka śmieszna przez tą swoją nieudolność, ale ona nie jest ani śmieszna. To jest takie... W ogóle what the fuck, nie? Dobra. Jadę. W ogóle 29 minut. To jest tryb ciężki. Teraz zadajmy sobie pytanie. Zadajmy sobie to pytanie. Czym się różni poziom trudności w tej grze? Bo mi się wydaje, że tylko i wyłącznie tym, że macie na przykład więcej czasu. Ale kto potrzebuje 30 minut na misję, w którą zrobiłem w 5 minutach? Na trybie hard. Czemu masz dłoń faceta? W ogóle ta dłoń... Dobra, zróbcie test. Czy wasza dłoń jest na całą szerokość waszej klatki piersiowej? Dawaj. Weź mnie do siebie, zabij. Patrzcie, jaka niespodzianka. Śpiąca kobieta. Moi drodzy, to jest ewidentnie jedna z najgorszych gier, jakie było mi dane zagrać. I to ja grałem w trochę gier, mówię wam. Ta liczba nie jest taką małą liczbą, że można na jednej ręce policzyć. Bo naprawdę trzeba się postarać, żeby zrobić takie gówno. Mówię szczerze, to jest po prostu... Jak oni w ogóle mogą... używać tego słowa na pudełku symulator. Co? Czego to jest symulator? Mi się wydaje, że to jest symulator zrobienia złej gry. Teraz mam wielki szacunek
do polskich wydawców, że jednak nie tłumaczyli tej gry. Chyba za bardzo szanują siebie, swoich pracowników, którzy mieliby tłumaczyć te napisy tutaj na polski język. To jest po prostu tragedia. To jest tragedia i nie wiem, co mogę zrobić z tym pudełkiem i z tą płytą. Możecie napisać w komentarzach, co należałoby zrobić, nie wiem, Achtung, petarda, palnikiem, bo... nie wiem, po prostu nie wiem. Żegnam się, do widzenia, nie mam słów. Koniec.